Teraz niech przystąpią ci, którzy mają być pobłogosławieni do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. Sitek Hubert, parafia podwyższenia Świętego Krzyża w Muszczenice. Wagner Przemysław, parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Świętego Jana Marii Wianeja w Woli Kamockiej. Gliszczyński Dawid, parafia Świętego Mikołaja, biskupa w Wolborzu. Kałuziński Adrian, parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Muszczenice. Malec Miłosz, parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Muszczenice. Budzik Mikołaj, parafia Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Wiśniewski Maciej, parafia Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Wiśniewski Mikołaj, parafia Najświętszej Eucharystii w Łodzi. Karda Kamil, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łasku Kolumnie. Noweta Jan, parafia Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi. Czcigodny Ojcze, w imieniu tych kandydatów proszę o dopuszczenie ich do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym oraz o udzielenie im Bożego błogosławieństwa. Czy są świadomi zadań, jakie do nich należą i potrafią je pełnić? Zostali o tym pouczeni po ukończeniu przewidzianej dla nich formacji. Uważam, że są przygotowani do pełnienia tej funkcji. Drodzy kandydaci, od wielu lat służycie Bogu i Kościołowi. Pełnicie tę służbę zarówno w celebracjach liturgicznych, jak i w codziennym życiu. W ostatnim czasie podjęliście przygotowanie do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym. To ważna i odpowiedzialna funkcja. Kościół bardzo pragnie, aby każda celebracja była sprawowana w sposób godny i piękny, a słudzy ołtarza pełnili swoje czynności w należytym porządku i zgodnie z przepisami liturgicznymi. Wam zostaje powierzona troska o to, aby w taki właśnie sposób przygotowywać poszczególne celebracje i czuwać nad ich przebiegiem. Starajcie się powierzone wam zadanie wykonywać z należytym szacunkiem na większą chwałę Bożą i ku wzrostowi wiary zgromadzonych wiernych. A teraz wobec zgromadzonej wspólnoty wyznajcie, jakie są wasze postanowienia. Pytam każdego z was, czy chcesz pełnić funkcję ceremoniarza, troszcząc się o przygotowanie celebracji liturgicznych i czuwając nad ich sprawowaniem zgodnym z przepisami Kościoła? Chcę. Czy chcesz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia uobecnianą w liturgii i zawsze trwać w zjednoczeniu z Chrystusem? Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił wezwanych tu kandydatów na ceremoniarzy. Boże, źródło światłości i dobroci, Ty namaściłeś Jezusa Chrystusa na arcykapłana Nowego Przymierza, który przez tajemnicę chrztu włączył nas w swoje święte kapłaństwo, abyśmy w ten sposób realizowali powołanie do zjednoczenia z Tobą i służby ludziom. Pobłogosław tych wybranych, którym powierzamy funkcję animatora liturgicznego oraz tych, którzy mają podjąć zadania ceremoniarzy. Spraw, aby gorliwie, poznając misterium liturgii, troszczyli się o jej dobre przygotowanie, a czerpiąc z niej treści dla swojego życia, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie, dając swoim życiem przykład wiary chrześcijańskiej. Niech znak, który dziś otrzymują, przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego.